to puszczę. Pan profesor Andrzej Kubas, pan mecenas Dominik Gałkowski z kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękujemy, mamy. Proszę Państwa, my będziemy, czy chcemy Państwu opowiedzieć o troszkę innym, aczkolwiek myślę bardzo interesującym aspekcie funkcjonowania przede wszystkim Państwa jako jak myślę, menedżerów w grupach kapitałowych, tym, który Państwa najbardziej indywidualnie dotyka, czyli kontraktach menedżerskich. Tutaj organizatorzy postawili taką tezę, że rzeczywistość prawna nie przystaje do wymagań grup kapitałowych. Myślę, że ta teza w jakiś sposób odnosi się również do kontraktów menedżerskich, to znaczy na pewno rzeczywistość prawna, jeżeli popatrzymy na standardowe umowy o pracę, które też mogą być pewnym substytutem kontraktu menedżerskiego czy jego formą, ta rzeczywistość by nie przystawała, ale dlatego też rynek skupił się i przyjął jako podstawę kontrakty menedżerskie formułowane jako umowy cywilnoprawne, które pozwalają nam tak naprawdę kreować rzeczywistość prawną i dostosowywać ją do potrzeb naszej działalności, do potrzeb spółki, grupy, wykraczać poza to, co jest standardem, oczywiście w jakichś rozsądnych granicach. Jeżeli chodzi o kontrakty menedżerskie, my bardzo często obserwujemy takie podejście klientów, menedżerów, którzy czy to wcześniej będąc zatrudnieni na umowie o pracę, bądź nie mając jakichś negatywnych doświadczeń, uważają, że wystarczy uzgodnić parę podstawowych warunków i jakoś to potem będzie dobrze. A tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną relacją, zarówno pod względem prawnym, ale także organizacyjnym, ponieważ jeżeli wyobrazimy sobie, że kontrakt menedżerski nie będzie dobrze funkcjonował, no to zburzymy równocześnie pewną nić zaufania i płaszczyznę porozumienia pomiędzy kluczowymi dla spółki osobami zarządzającymi tą spółką, a samą spółką. Jeżeli powstanie taki konflikt, nawet jeżeli zostanie rozwiązany, to już nigdy nie będzie tak samo, jak w tym dowcipie pewien niesmak pozostanie pomiędzy stronami. Dlatego też myślę, możemy tutaj przywołać jako taką myśl przewodnią dla kontraktów menedżerskich łacińską paremię, civis pacem parabellum. Jeżeli chcemy, żeby to dobrze funkcjonowało, musimy przygotować się na najgorsze, przewidzieć wszystkie sytuacje, które w ramach relacji pomiędzy menedżerem a spółką mogą zafunkcjonować. To są dwa kluczowe, takie praktyczne zagadnienia związane z kontraktami menedżerskimi, które bardzo często umykają prawnikom, ale umykają także menedżerom. Kontrakt menedżerski musi bardzo precyzyjnie określać wzajemne relacje pomiędzy stronami, ale nie może się ograniczać do wymienienia pewnych problemów, które chcemy uregulować. Przygotowując taki kontrakt, musimy się też zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to będzie funkcjonowało. W przypadku kontraktu menedżerskiego będzie trzeba zadać sobie to pytanie wielokrotnie, szczególnie jeżeli popatrzymy się na zasady wynagradzania, jeżeli popatrzymy się na zasady rozstawania się stron, jeżeli popatrzymy na zakaz konkurencji, ale o tym wszystkim będę chciał powiedzieć za chwilkę. Tutaj mamy generalnie podstawowe elementy, które powinniśmy rozważyć, zastanawiając się nad kontraktem menedżerskim. Ja postaram się w krótkich słowach, ponieważ
o kontrakcie menedżerskim można by, podobnie jak o wszystkich poruszanych tutaj tematach, mówić bardzo długo i bardzo szczegółowo. Natomiast myślę, że ciekawym może być zarysowanie paru głównych problemów, paru elementów, które w ramach tego kontraktu menedżerskiego powinniście Państwo rozważać, bądź to jako jego beneficjenci, bądź też występując z drugiej strony, zabezpieczając swoje przedsiębiorstwo, swoją spółkę przeciwko ewentualnym roszczeniom czy dysfunkcjom tego kontraktu. Kontrakt menedżerski, menedżer generalnie może oczywiście istnieć w jakiejś strukturze organizacyjnej spółki. Na ogół, patrząc teraz na kontrakty menedżerskie, myślimy i widzimy członków zarządu. W takiej sytuacji mamy troszkę łatwiejszą sytuację, ponieważ kodeks spółek handlowych, inne regulacje uzupełniają to, czego nie napiszemy, ale podejście powinno być inne. To znaczy, szczególnie trzymając się tematu dzisiejszej konferencji, jeżeli mamy do czynienia z grupą spółek, mamy do czynienia ze spółkami nie tylko zależnymi od spółki zarządzanej przez menedżera, ale również mamy do czynienia ze spółką matką, spółkami istniejącymi równolegle w tej samej grupie, również za granicą, a więc menedżer musi swoje obowiązki realizować zdecydowanie szerzej niż tylko patrząc przez perspektywę swojej polskiej spółki. W praktyce rodzi to bardzo różne i czasem niespodziewane problemy. No wystarczy, że popatrzymy się na menedżera i kwestie różnych audytów właścicielskich, udzielania informacji, które mogą być nie na rękę menedżerowi. Jeżeli nie będziemy mieli dobrego kontraktu menedżerskiego, kodeks spółek handlowych nie daje nam odpowiednio szerokiego i wygodnego instrumentarium, ażeby menedżera łatwo i szybko przymusić, powiedzieć mu: drogi menedżerze, no umówiliśmy się, że będziesz współdziałał i pomagał nam również w tych aspektach, które wykraczają poza twoją rolę tutaj zarządcy polskiej spółki. A w praktyce te konflikty rzeczywiście mogą się pojawiać. Menedżerowie znajdują bardzo różne powody, ażeby nie współpracować. Niektóre z nich są całkiem sensowne. Jeżeli popatrzymy na przykład na dokonywane audyty i problem udzielenia informacji objętych ochroną danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, cały szereg takich ciekawych problemów może się tutaj pojawić. Stąd właściwym rozwiązaniem, jeżeli patrzymy na przedmiot umowy, jest bardzo szczegółowe określenie wzajemnych obowiązków stron, zarówno spółki, jak i menedżera, tak, ażeby nie było żadnej wątpliwości, kto do czego jest zobowiązany, czego menedżer może oczekiwać po spółce i czego spółka może żądać od menedżera, czy też czego może właściciel spółki żądać od menedżera, bo to, tak jak powiedziałem, nie do końca jest to samo. To jest już pierwszy ten moment, kiedy bardzo ważna jest precyzja postanowień, którymi się będziemy posługiwać. Oczywiście, jeżeli mówimy o kontrakcie menedżerskim, no najbardziej interesujący punkt, proszę Państwa, wynagrodzenie. To jest to, co każdy chciałby zaglądnąć, jak to w innych kontraktach menedżerskich wygląda. Stosunkowo najprościej jest oczywiście uregulować podstawowe wynagrodzenie. O, to jest jakaś stała kwota bądź formuła pozwalająca ją obliczyć. Natomiast ciekawe problemy zaczynają się, kiedy przejdziemy do premiowania menedżera, bo w tym aspekcie nie mamy żadnej regulacji, która by nam podpowiedziała, co będzie, jeżeli czegoś nie uregulujemy. Musimy więc pomyśleć o tym wynagrodzeniu od samych podstaw. Musimy sobie ustalić przede wszystkim biznesowe cele spółki, co spółka chce osiągnąć, premiując menedżera. Czy mają być to premie odnoszące się do kryteriów ilościowych, a więc dla spółki i grupy na danym
etapie rozwoju czy funkcjonowania gospodarczego ważne jest wzmocnienie pewnych parametrów. Mogą to być też elementy jakościowe związane z realizacją pewnych celów, które menedżer zarządzający spółką ma osiągnąć. Te cele muszą być sformułowane, zanim w ogóle zabierzemy się za pisanie kontraktu menedżerskiego. Musimy wiedzieć, po co tego menedżera chcemy i jakie elementy w spółce i w grupie mają być wzmocnione. Musimy też liczyć się z tym, że jak ustalimy pewne zasady premiowania i wynagradzania, to każdy system wytwarza swoje dzieci, a więc menedżer będzie działał w sposób taki, w którym go ukierunkujemy, będzie działał w kierunku osiągnięcia właśnie tych elementów, które mu w kontrakcie zapiszemy, a więc osłabieniu mogą ulec inne elementy. Stąd ustalając w ogóle podstawy, które przyjmiemy do zasad premiowania, musimy być bardzo ostrożni i działać w sposób przemyślany. Z punktu widzenia menedżera bardzo ważne jest też, kto będzie określał te zasady i w jaki sposób one będą potem zatwierdzane. Ponieważ po pierwsze, czy jest to premia o charakterze uznaniowym, czy rada nadzorcza będzie miała tutaj finalny głos, czy też będzie to premia, która po spełnieniu określonych przesłanek wcześniej sformułowany w kontrakcie menedżerskim będzie się menedżerowi należała. Praktyczne problemy są bardzo liczne, na przykład kiedy prawo i roszczenie do premii powstaje. Co jeżeli menedżer jest zwolniony w ciągu roku? Czy premia należy mu się proporcjonalnie? Jak wtedy oceniać spełnienie tych warunków? Czy wtedy ona się nie należy? Uregulowanie takich rzeczy usuwa potem bardzo dużo fajnej pracy prawnikom, więc nie polecam, ale można. W takim szczególnym sposobem premiowania są oczywiście różne programy opcyjne. Natomiast nie zawsze spółka chce przekazywać swoje udziały, akcje menedżerom. Pojawiają się wtedy naturalne pomysły, ażeby te programy opcyjne czymś zastąpić. I tutaj myślę, że należy bardzo uważać, ponieważ jeżeli będziemy starali się zamiast rzeczywistych programów opcyjnych stworzyć pewne wirtualne akcje przyznawane pracownikowi, tutaj menedżerowi, możemy wpaść w parę pułapek. Przede wszystkim tworzymy taki quasi pochodny instrument finansowy uzależniony od wartości akcji. Może się pojawić na przykład zarzut pozorności takiego działania, ponieważ w naturalny sposób menedżer będzie dążył do skonstruowania tej premii w sposób pozwalający mu ją rozliczyć jako dochód kapitałowy niżej opodatkowany, a de facto funkcjonalnie mamy element wynagrodzenia, który powinien być opodatkowany jako jego dochód osobisty. Jest to ryzyko dla obu stron. Przypuszczam, że większe dla menedżera, który ryzykuje, iż umowa w tym zakresie będzie jako pozorna nieważna. Jest też pewna pokusa nawiązania do osiąganego i dzielonego przez spółkę zysku. Tutaj również musimy pamiętać o szczególnych warunkach, które rządzą podziałem zysku, a więc jeżeli menedżer ma partycypować w takim zysku, musi to być decyzja walnego zgromadzenia. Natomiast sam udział w zysku i to przeznaczonym w danym roku do podziału, o tym decyduje Rada Nadzorcza. Jeżeli będziemy starali się uregulować to inaczej, jeżeli po prostu odwołamy się w jakiś prosty, procentowy sposób do udziału w zysku, też mogą pojawić się wątpliwości. Przynajmniej takie wątpliwości w praktyce przed sądem obserwujemy i proces się toczy. Bardzo życiowe elementy ograniczenia odpowiedzialności. Tutaj o roszczeniach i kwestiach związanych z relacją menedżera ze spółką będzie za chwilę mówił pan profesor Kuba, więc to pominę. Natomiast kolejny
taki bardzo życiowy element. No, urlop się nam należy, ale nie jeżeli mamy kontrakt menedżerski. Musimy sobie to zagwarantować. Dzisiaj przed przyjściem tutaj rozmawiałem z jednym prezesem, który właśnie ma podpisać taki kontrakt menedżerski, ponieważ jest to dobry człowiek, to zwrócił uwagę, że zatrudnioną osobą będzie kobieta. No, a jeżeli będą kwestie macierzyństwa i świadczeń w tym zakresie, w umowie cywilnoprawnej musimy to uregulować. To nie jest nam dane. Musimy bardzo precyzyjnie wszystkie takie elementy przewidzieć, bo inaczej ich nie będzie. Rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, tutaj kwestia przyczyn i roszczeń, które przysługują menedżerowi. Oczywiście im silniejsza pozycja menedżera, tym te przyczyny będą węziej zarysowane i tym więcej zawinienia będzie musiało występować po jego stronie, jak również tym więcej świadczeń będzie mu przysługiwać. Przy tych świadczeniach przy tych świadczeniach musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Odprawa. Odprawa jest bardzo fajną rzeczą, ale po pierwsze, jeżeli wysokość tej odprawy jest rażąco nadmierna, może się okazać, że takie uregulowanie relacji pomiędzy menedżerem a spółką spotka się z sprzeciwem sądu. A poza tym przesłanki wypłaty tej odprawy na ogół będą związane z tym, że menedżer odejdzie w jakichś w miarę przyjaznych relacjach ze spółką. A więc mamy bardzo silny potencjalny element, gdzie może powstać konflikt i ta odprawa przez parę lat nie będzie wypłacona, mimo że menedżer sobie na nią liczy i zamierza z tych pieniędzy żyć. Inaczej się ma natomiast sprawa z zakazem konkurencji. Na zakazie konkurencji bardzo często zależy spółce. Zakładając, że tak właśnie jest, menedżer właśnie z tytułu odszkodowania zakazu konkurencji będzie mógł otrzymywać w miarę pewne świadczenie, ponieważ spółka nie wypłacając tego świadczenia będzie ryzykowała, że menedżer od takiego zakazu konkurencji skutecznie odstąpi z uwagi na zwłokę spółki w wypłacie tego świadczenia, a tym samym uwolni się od obowiązku przestrzegania tego zakazu konkurencji. Sam zakaz konkurencji zresztą jest, proszę Państwa, bardzo takim szerokim tematem i tematem rzeką, bo o ile w czasie obowiązywania kontraktu menedżerskiego braki w tym zakresie możemy uzupełnić regulacją kodeksu spółek handlowych, o tyle jeżeli chcemy tym zakazem konkurencji zarówno w czasie obowiązywania kontraktu menedżerskiego, jak i szczególnie później objąć również inne spółki z grupy, rozszerzyć ten zakres, musimy o tym pomyśleć w umowie, a tym samym doprecyzować i zabezpieczyć interesy grupy kapitałowej. Z drugiej strony też musimy zapewnić pewne procedury, a więc niezłym rozwiązaniem jest nałożenie na menedżera stosownych obowiązków informacyjnych o podejmowanej działalności, a także ustalenie, w którym momencie określamy ten przedmiot działalności spółki, który bierzemy pod uwagę, oceniając, czy menedżer łamie zakaz konkurencji, czy nie. No, naturalny wydaje się moment rozwiązania kontraktu menedżerskiego i czy mówimy o tylko działalności realnie wykonywanej, a tak należy rozumieć zakaz konkurencji, jeżeli nie napiszemy nic innego, czy też chcemy w jakiś sposób szerzej ochronić spółkę, ażeby tym zakazem objąć również taką działalność, która potencjalnie może być wykonywana. Myślę, że to są takie bardzo w telegraficznym skrócie pewne elementy, o których musicie Państwo pamiętać, zarówno będąc menedżerem, jak i występując po drugiej stronie, a jak potem to wygląda, to oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja Państwu niczego nie będę wyświetlał, a to dlatego, że taki mam PESEL, że tego nie umiem i się już tego nie nauczę. W związku z tym będziecie Państwo musieli być zdani na to tylko, co ja Państwu powiem i ewentualnie wierzyć mi na słowo, że tak jest. A siedzący na sali prawnicy
będą mogli mnie skontrolować, czy to, co mówię, czy to, co cytuję w odniesieniu do treści przepisów prawnych, bo nie będę Państwu cytował przepisów, żeby Państwa nie zanudzać, tylko będę mówił o ich treści, które są interesujące z punktu widzenia tego tematu, który zaczął referować mój kolega. Myśmy się podzielili tematem, no tak jak Państwu tu już prezentował na początku pan mecenas Gałkowski, ale wyszło na to, że podzieliliśmy się tak, jak gdyby pan mecenas był dobrym policjantem, a ja będę tym złym policjantem, to znaczy ja będę mówił o tym, co tak naprawdę grozi menedżerom, a grozi im sporo, jakie mogą być konsekwencje prawne no, wykonywania tej funkcji na podstawie umów, które te umowy zapewniają rzeczywiście z reguły znakomite dochody, splendor, poczucie władzy i szereg innych istotnych w życiu korzyści. Natomiast każdy powinien mieć, o czym pan mecenas już też mówił, może nie w tyle głowy, ale całkiem w jej środku, to, co może się zdarzyć, kiedy pójdzie źle. A dlaczego tak mówię, że kiedy pójdzie źle? Dlatego, bo prawo ma w ogóle znaczenie wtedy, kiedy idzie źle. Bo dopóki wszystko idzie dobrze, to prawo jest gdzieś tam w tle, nie widzimy go. Natomiast kiedy mamy z nim do czynienia? No wtedy, kiedy powstaje konflikt. Dlatego, bo prawo jest podstawą i instrumentem rozwiązywania konfliktu. W związku z tym znaczenie tych regulacji, tych przepisów, o których my w tej chwili mówimy, wtedy się właśnie ujawnia, kiedy coś idzie źle. A w sytuacji menedżera, no nie chciałbym tutaj straszyć menedżerów, bo to oczywiście nie o to mi chodzi. Natomiast jeśli byście Państwo spojrzeli, no może zaczniemy od tej najsilniejszego akcentu, do kodeksu karnego. Tak, to Państwo spojrzeli do artykułów, zacytuję specjalnie numery, żebyście Państwo mieli okazję sobie je sprawdzić. Artykuły 293 do 302 kodeksu karnego. Jak Państwo spojrzycie, co tam jest zakazane, jakie sankcje karne są przewidziane, za jakie zachowania, no to właściwie wychodzi na to, że wszyscy menedżerowie, zwłaszcza menedżerowie spółek, które mają trudności, a mnóstwo spółek ma trudności, finansowe, no najrozmaitsze, przede wszystkim trudności z zapewnieniem sobie płynności finansowej. Wszyscy się ocierają o kryminał, najdelikatniej mówiąc. Ja się pytałem mojego kolegi, który jest twórcą tych przepisów, co wyście w ogóle porobili? A on mówi, spokojnie, nic się nie będzie działo. Prokuratorzy się na tym nie znają, mówi. W związku z tym na wszelki wypadek nie będzie dochodzeń. I tak jest rzeczywiście. Mianowicie, gdyby prokuratury w całym kraju tak na serio brały treść owych przepisów, o których ja w tej chwili wspominam, to właściwie nie byłoby menedżera, który by no, w każdym razie, no może nie od razu miał postawione zarzuty, ale który byłby zaangażowany w dochodzenie prowadzone w sprawie. Jak Państwo wiecie, to jest taka formuła, że jeszcze nie mamy podejrzanego, ale już wokół niego krążymy i szukamy. Komu by tu można było postawić zarzut i ewentualnie go potem postawić przed sądem? Otóż tak się rzeczywiście dzieje i to jest, tu działa oportunizm prokuratorów, bo nie chcę powiedzieć niewiedza, ale oportunizm, że no, lepiej się tego nie czepiać. Natomiast przepisy są tak skonstruowane, proszę Państwa, że wszelkie działania, na przykład menedżerskie, które są podejmowane przez przecież wielu menedżerów na tak zwanym przedpolu upadłości. Spółka jeszcze nie ma zgłoszonego wniosku o upadłość, ale menedżer no, podejmuje najrozmaitsze wysiłki, które mają no, doprowadzić do tego, żeby nie trzeba było składać tego wniosku o upadłość, a jeżeli już, to żeby on był złożony możliwie najpóźniej i łączył się z najmniej bolesnymi konsekwencjami, no przede wszystkim dla akcjonariuszy czy dla wspólników. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że przepis jest, artykuł 300 i 301 jest tak skonstruowany, że wszystko, co ten menedżer robi, albo prawie wszystko, jest przestępstwem. Bo wszystko, co on robi po to, żeby no, dokonywać pewnych przesunięć majątkowych, czy podejmując pewne czynności, które mają na celu no, ograniczenie konsekwencji ewentualnych egzekucji przeciwko spółce, wszystko to jest objęte zakresem działania wspomnianych przeze mnie przepisów. I wreszcie jest taki przepis, na tym kończę sprawę karną, żebyście Państwo nie myśleli, że
tu ja się solidaryzuję z prokuratorami, broń Boże. Otóż jest taki przepis, który stanowi pewnego rodzaju worek, ale bardzo niebezpieczny. Państwo pozwolą, że ten akurat odczytam. Mam na myśli artykuł 296 Kodeksu Karnego, a to już wszystko obowiązuje, proszę Państwa, kilkanaście lat od roku 1997. No więc gdyby prokuratorzy w całym kraju stosowali te przepisy na serio, no to byłoby przepełnienie w więzieniach. Kto będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy, to dotyczy właśnie menedżerów, do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, czyli wszystkim, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku wyrządza jej znaczną szkodę majątkową. Ale proszę Państwa, tak nieostre terminy jak nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążącego obowiązku powodują, że właściwie no, mamy do czynienia z sytuacją, w której każdemu można uczynić pewnego rodzaju zarzut, jeżeli się chce. To znaczy, co jest tutaj, co też mnie ów kolega twórca przepisów pocieszał, tym, co jest zaporą przed nadużywaniem tych przepisów, to jest to, że są to w ogromnej większości przestępstwa umyślne. W związku z tym, po to, żeby tych ludzi postawić przed sądem i skazać, to trzeba im udowodnić, że je popełnili umyślnie. Nie nieumyślnie, tylko umyślnie. Stąd też, jak mówię, to nadużycie uprawnień czy niedopełnienie obowiązków po to, żeby mogło prowadzić do konsekwencji prawnokarnych, no trzeba takiemu człowiekowi udowodnić, że albo chciał to zrobić, czyli te uprawnienia przekroczyć lub obowiązku nie dopełnić, albo przynajmniej, jeśli nie chciał, to o nich wiedział, i na to się godził. To jest właśnie tym elementem, o którym tu wspomniałem, który, że tak powiem, jest kartą wolności dla prokuratorów, polegającą na tym, że mogą sobie to darować. Otóż, proszę Państwa, jeżeli menedżerowie są zarazem członkami zarządu spółek, a tak z reguły jest, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z ryzykiem ich odpowiedzialności, zarówno na wewnątrz, czyli wobec spółki, jak i ryzykiem odpowiedzialności na zewnątrz, mianowicie w stosunku do wierzycieli spółki. Wielu menedżerów i członków zarządu nie zdaje sobie sprawy z tego ostatniego, z takiej tej możliwości, o której wspominałem na końcu, czyli z tego, o czym mówi przepis artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych, a mówi on tak, nie będę cytował tego przepisu, tylko powiem, o czym on mówi, mianowicie przepis ten mówi tak, że jeżeli wierzyciel nie może uzyskać zaspokojenia od spółki z powodu bezskuteczności egzekucji, to wtedy może dochodzić swojej wierzytelności w stosunku do członków zarządu spółki z ich majątku osobistego. Otóż, proszę Państwa, to jest coś, co można by powiedzieć byłoby związane z ogromnym ryzykiem, gdyby nie to, że ustawa w tym samym przepisie daje menedżerom, członkom będącym jednocześnie członkami zarządu, no, spore możliwości obrony. Mianowicie nie odpowiadają wtedy, mogą się zwolnić od odpowiedzialności, ale to oni muszą to udowodnić. Mogą się zwolnić od odpowiedzialności wówczas, kiedy wykażą, że zgłosili wniosek o upadłość lub o otwarcie układu we właściwym terminie, czyli wtedy, kiedy powstała sytuacja, o której mówią przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, kiedy spółka zaprzestała płacenia swoich wymagalnych należności, albo kiedy wprawdzie płaci wymagalne należności, ale wielkość jej zobowiązań przekracza wielkość jej majątku. To wtedy w zasadzie należy zgłosić wniosek o upadłość. Proszę Państwa, no nie znam tutaj statystyki, ale jest bardzo wiele spółek, bardzo wiele zarządów spółek, które nawet w takiej sytuacji nie zgłaszają wniosku o upadłość, licząc na to, że wyjdą z tej trudnej sytuacji. W większości wychodzą. Natomiast jeżeli nie wyjdą i okaże się, że dojdzie do takiej sytuacji, w której wierzyciele zderzą się ze ścianą, nie będą mieli z czego ściągnąć pieniędzy ze spółki, to pójdą do członka zarządu, w tym przypadku także do menedżera. Znaczy do menedżera, jeżeli jest członkiem zarządu, bo jeżeli nie jest członkiem zarządu, to nie. Otóż taki dowód jest jeszcze możliwy, to zwolnienie się od odpowiedzialności jest możliwe jeszcze wtedy, kiedy
menedżer wykaże, że nie ponosi winy, nie ponosi winy temu, czy za to, że nie zgłosił tego wniosku o upadłość we właściwym terminie. Proszę Państwa, no to jest najczęściej związane albo z jego długą nieobecnością spowodowaną chorobą, bo jeżeli wyjeżdża na 3 miesiące na Bermudy, no to jego obowiązkiem jest zapewnić takie funkcjonowanie spółki, żeby miał go kto zastąpić w sposób odpowiedzialny i taki wniosek we właściwym momencie zgłosił. I wreszcie, i to jest najczęściej stosowana metoda zwolnienia się menedżera od odpowiedzialności, mianowicie, że wykazuje, udowadnia w postępowaniu, że już tej spółce nic nie mogło zaszkodzić, że nawet gdyby zgłosił wniosek we właściwym momencie, to i tak by to wierzycielom nic nie pomogło. Ponieważ sytuacja finansowa spółki była taka, czy sytuacja majątkowa spółki była taka, że wierzyciel na skutek niezgłoszenia tego wniosku o upadłość we właściwym czasie nie poniósł szkody, bo i tak by nic nie dostał. Albo dostałby tyle samo, ile dostanie w następstwie upadłości. To jest najczęściej stosowana metoda zwalniania się od odpowiedzialności. Otóż, proszę Państwa, to ma te konsekwencje, o których mówię, nie są wyłączne. Otóż jest jeszcze coś, co jest stosowane rzadko, ale co ma bardzo istotne znaczenie. Mianowicie jest taki przepis w prawie upadłościowym i naprawczym, artykuł 347. To też jak ktoś z Państwa chce sobie sprawdzić. Mianowicie, że jeżeli mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, o której tutaj przed chwilą wspomniałem, która by uzasadniała odpowiedzialność menedżera za niezgłoszenie tego wniosku we właściwym terminie, to sąd upadłościowy może zakazać menedżerowi prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat i zajmowania stanowisk w organach spółek kapitałowych. Ale proszę Państwa, to są, ja szczerze powiem, miałem tylko raz do czynienia z taką sprawą, ale ten, który stanął przed sądem, był przerażony, dlatego, ponieważ on był prawie wyłącznym właścicielem spółki i nie miałby tej spółki kto prowadzić, gdyby on jej nie mógł prowadzić sam, samodzielnie. No stąd taka sytuacja, która się zdarza rzadko, ale która menedżerom może się przytrafić i która ich stawia na rynku na 10, znaczy no niekoniecznie na 10 lat, ale maksymalnie na 10 lat stawia ich za rogiem i w konsekwencji zejdą z rynku i nie będzie ich już jako menedżerów na tym rynku, który jest przecież tak niezwykle atrakcyjny dla uzdolnionych ludzi. Proszę Państwa, i jeszcze tylko dwie kwestie, bo czas mija nieubłaganie. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie konsekwencje dla ewentualnej odpowiedzialności menedżera mają regulaminy zarządu, czyli a także umowy o wewnętrzny podział pracy w zarządzie spółki, w którym najczęściej zasiada także menedżer. Otóż Sąd Najwyższy powiedział już kilkakrotnie, to nie ma znaczenia dla odpowiedzialności menedżera wobec wierzycieli spółki. Ale znowu, tak jak w większości przypadków w praktyce, chyba że, otóż Sąd Najwyższy powiedział, no chyba że mamy do czynienia ze spółką tak dużą, że ten podział funkcji i w konsekwencji tych dziedzin, którym się zajmowali poszczególni wspólnicy, został wymuszony rozmiarami spółki i specjalizacją w ich ramach, tak, że nie można było wymagać od zarządu jako całości, aby w ogóle się wszyscy mogli interesować wszystkim. Sąd Najwyższy nie powiedział, kiedy to może mieć miejsce, jakie mogą być rozmiary tej spółki. To wszystko jest poddane ocenie sądu. I ostatnia kwestia. Proszę Państwa, to jest ta kwestia, o której już zaczął mówić pan mecenas. Mianowicie to jest kwestia ewentualnej odpowiedzialności menedżerów za konsekwencje czy też za skutki działania w ramach grupy kapitałowej albo grupy spółek. Otóż to wcale nie jest taka rzadka sytuacja, a mianowicie mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy działając w ramach grupy spółek, z której jedna jest dominującą, no nie tylko jest dominującą w sensie, jaki nadaje temu pojęciu kodeks spółek handlowych, ale osoby zasiadające w zarządzie spółki dominującej są tak naprawdę decydentami w odniesieniu do kluczowych decyzji gospodarczych podejmowanych przez
prawnie samodzielne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. I teraz proszę Państwa pytanie, a co wtedy? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności i cywilnej, i karnej tych menedżerów spółek, nazwijmy to podporządkowanych, czy też tych spółek córek, jeżeli podejmują, bo taki mają nakaz, bo są do tego zobowiązani przez decyzje spółki matki, podejmują takie decyzje menedżerskie, czy też takie działania, które nie przynoszą bezpośrednich korzyści tej spółce, którą oni kierują, natomiast mają na uwadze interes grupy spółek jako całości. Proszę Państwa, to jest problem, z którym się borykają w tej chwili sądy w całej Europie i nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych również. Mianowicie, co należy rozumieć przez interes spółki? Innymi słowy, przepisy mówią, że jeżeli menedżer działa niezgodnie z interesem spółki, no to podlega konsekwencji określonym sankcjom, o których tu wspominałem, głównie sankcje odszkodowawcze i ewentualnej odpowiedzialności w stosunku do spółki. No ale co należy rozumieć przez interes spółki wtedy, kiedy jest on rozumiany strategicznie jako interes grupy spółek, który niekoniecznie w odniesieniu do bezpośrednich następstw danej czynności może się łączy się z interesem tej konkretnej spółki. Otóż, proszę Państwa, w Polsce nie ma orzeczenia ani jednego jak do tej pory. Ani w postępowaniu karnym, ani w postępowaniu w sprawach gospodarczych, który Sąd Najwyższy by się na ten temat wypowiedział. Ono będzie, bo sprawa się toczy. Akurat ponieważ byłoby, nie przytaczam to Państwu szczegółów, bo ponieważ dotyczy to takiej dziedziny, w której byłoby to łatwo rozpoznawalne, a na razie jesteśmy na etapie aktu oskarżenia, prawda? Bo dotyczy to postępowania karnego. Otóż niektóre kraje europejskie mają to już za sobą, ten problem. Mają to za sobą Niemcy, no bo oni jak zwykle z właściwą sobie precyzją wszystko to uregulowali w swoim prawie spółek znowelizowanym, czyli tak zwany koncert umowny. Francuzi zrobili to w ten sposób, że zapadło w 1985 roku takie słynne orzeczenie w sprawie Rosenblum, które polegało na tym, że to była taka rodzinka, która miała, pamiętaj się, 11 czy 12 spółek. Wszystkie miały kłopoty. W związku z tym pan Rosenblum i jego członkowie rodziny, którzy pełnili określone funkcje w tych wszystkich 12 spółkach, dokonywali przesunięć majątkowych z jednej spółki do drugiej, ratując tę, która była najbardziej zagrożona. Koniec końców wszystkie upadły. No i powstało pytanie, francuscy prokuratorzy złożyli akt oskarżenia, że oni dopuścili się, to we Francji nazywało się to pewnego rodzaju oszustwo biznesowe. I sąd kasacyjny uniewinnił ich, przyjmując właśnie jako zasadę, że interes całości może niekiedy decydować o tym, że poszczególne decyzje podejmowane w interesie strategicznym, nawet jeżeli on nie uda się go zrealizować, ale były podejmowane w dobrej wierze po to, żeby ratować grupę kapitałową jako całość, kosztem tych poszczególnych wchodzących w jej skład, nie stanowią no, działania sprzecznego z prawem w takim znaczeniu, żeby mogło to prowadzić do odpowiedzialności. To nazywa się we Francji, a także w Belgii doktryną Rosenblum od nazwy. Także antysemici mogą się tutaj nakarmić swoją, bo to jest jakaś pożywka, prawda, że akurat na takiej sprawie, w której Francuzi pochodzenia żydowskiego stworzyli tego rodzaju sytuację, w której francuski sąd kasacyjny się wypowiedział na korzyść tego rodzaju menedżerów, którzy no, przeżywali taki właśnie konflikt interesów. U nas nie ma takiego orzeczenia. I rzeczywiście już ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć, to proszę Państwa, dlaczego nie ma orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących umów menedżerskich? Bardzo prostej przyczyny. Ponieważ wszystkie albo prawie wszystkie umowy menedżerskie zawierają w sobie tak zwaną klauzulę arbitrażową. Innymi słowy, ponieważ menedżerowie nie chcą, żeby przed sądem państwowym, przed sądem powszechnym, który jest publiczny, każdy może wejść na salę, aby umowa była roztrząsana, zwłaszcza jej treść, a zwłaszcza pieniądze, o których tam jest mowa, bo one bulwersują zwykłego, szarego, przeciętnego Polaka.
W związku z tym prawie wszystkie, ja nie znam umowy menedżerskiej, która nie zawiera klauzuli arbitrażowej. W związku z tym spór rozgrywa się w arbitrażu, więc nie dochodzi do Sądu Najwyższego, a arbitraż jest poufny. To znaczy akta arbitrażowe nie są dostępne, ale także przebieg rozprawy arbitrażowej nie jest dostępny dla publiczności. Stąd też, jak mówię, mimo że problemów jest mnóstwo, to nie doczekamy się orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do umów menedżerskich, no bo dlatego, bo do Sądu Najwyższego te sprawy nie dojdą. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za przedłużenie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, dziękuję ogromnie. Znowu minęliśmy się z programem. Mamy 3 minuty na kawę. Wobec powyższego proponuję taką kawę bardzo nowoczesną. Jeśli ktoś ma ochotę, to przez te 3 minuty bierze kawę, siada i zaczniemy kolejne wystąpienie zgodnie z programem. Dobrze? Zapraszam pana mecenasa Leszka Koziorowskiego z kancelarii Gessel. Nie, nie, nie.